Siema, dzisiaj zajmiemy się tym WS-ką. Spróbujemy to odpalić i przejechać się kawałek. Wkład niestety uległ awarii, ale to już widzieliście. Trzeba łańcuszek zmienić i to poskręcać, no i też się go poupala. Ogólnie nie wygląda to wszystko najlepiej. Kopka lata. Biegi też tak sobie. O, bakurwane ma mocowanie. Gaźnik trzeba zdjąć, wyczyścić i to samo nowy kranik. Nalać paliwa, no i spróbować. Te śrubki zalepione silikonem. No, tu źle poskręcane, z tej kolejności krzywy to wszystko. Podnóżki zrobione, odpalona. Chyba przepukamy i jedziemy. Drut! Trzeba stopkę przywiązać. A to tam może. Na rondzie. Jak jest? Fajnie? Oba. Kład, to był kład tutaj. Skutek klimat. Polto.
Trzeba sprzęgło zrobić, wiesz? Usłyszysz co jest, nie? Ale dobre smulenie. No to jest eko, opłuka się niszczy. O, mam pytania. Nie jest gorąco. Jak jest? Fajnie? Thank you.
nawet, ona ma fefr, ale... Posiada fefr, ale... No. Posiada fefr i może do końca, nic jej nie jest. I... Tylko sprzęgło w zasadzie. Sprzęgło i trzeba ten gaźnik i zapłon wyczyścić. No i dobra, wróciłem. Na pewno trzeba będzie do gaźnika zajrzeć, bo tak gaśnie, odpala. Ale w miarę jedzie, nawet moc, ma moc. Do zapłonu trzeba będzie zajrzeć, bo tam też czasami tak przerywało jakoś. Lampa się odkręciła, też dokręciłem. Sprzęgło też, kurczę, tak średnio działa. No ale co, no klimacik jest. W ogóle po drodze to mnie jeszcze dwie osoby pytały, czy chcę to sprzedać. Także nieźle. Dobra, a dzisiaj to by było tyle i kończymy.